oraz jego mama. W kolejnym odcinku Rozmów Nierozpoczętych witają się z Państwem ojciec Maciej i ojciec Andrzej. Ja coś tak patrzę na ojca Macieja, widzę jakieś zmęczenie poddenerwowania. Niech ojciec zaspokój. Odprawialiśmy egzorcyzmy przez kilka ostatnich dni, no i ostatniej nocy, gdy wróciłem na plebanie, no zły jednak się zemścił i zesłał na mnie sen. Przyśnił mi się odwrócony egzorcyzm. A to nowość dla mnie? Cóż to takiego? Ojcze Andrzeju, to jest taki egzorcyzm, w którym to szatan każe księdzu opuścić ciało dziecka. O mój Boże. Szatan przeszkadza. Gdzie może? Ile może? Ale w przekopie mierzej nie przeszkodził. Nie. Wielu się zastanawiało, wielu kładło kłody pod nogi tam na wodę, rzucali te kłody, ale kłoda na wodzie przecież płynie. I wypłynęła też, wypłynęła. Prawda? I wszyscy się zastanawiali, prawda? Czy można, czy da się, czy można taki kanał zbudować? Można? Można. A można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Oczywiście piękna uroczystość otwarcia tego kanału, no, na innym kanale, prawda, relacjonowana. Cudowne oglądałem z wypiekami na twarzy. No, TVP, no, też taki kanał. Tak, taki sueski, suski. Tak. To, jak zwał, tak zwał. Ważne, że były symbole, kiedy otwarto, prawda? No, 17 września. Znamienna data, bolesna dla wszystkich Polaków. Ale teraz dla Rosji. Teraz już dla Rosji. Cios ta data ekonomia. Się będzie jeszcze bardziej kojarzyć. Ja myślę, że Putin drży w posadach. No, kilka dni później już powszechną mobilizację ogłosił. To co to może znaczyć? Boi się panicznie. Boi się, bo myśmy się, proszę państwa i ojcze Andrzeju, uniezależnili wreszcie. Całkowicie. I to Rosja nie ma już żadnych, ale kompletnie żadnych szans z Europą, bo ten kanał całkowicie przejmuje handel z Elbląga. Z Elbląga i okolicznych wiosek. Teraz ryby będzie można tamtędy wozić, prawda? Tak, i to ważna rzecz, bo przecież, żeby z Elbląga zawieźć tam okonia czy płotkę, musiało najpierw do Rosji popłynąć, a dzisiaj kanałem do Gdańska. Czyli wielki, wielki kanał. No ma też swoje problemy, bo pamiętajmy, kanał sueski, zatkany przez ten kontenerowiec. No tutaj w Elblągu też tam kajak jednoosobowy stanął bokiem tak niefortunnie, no tam na parę dni trzeba było zamknąć tą żeglugę. No ale jednak. Śmiali się, że nie popłyną tankowce. A teraz jaki tam jest ruch? Kajaki, pływacy, kraulem, żabką, stylem dowolnym też, prawda? No ale można nawet w poprzek kanału popłynąć. I mówiono też, że tam się tankowiec nie zmieści. Zmieści się. Oczywiście, że się zmieści. To nie są tankowce, może na miarę Titanica czy Bismarcka, ale chociażby 50 czy 100 litrów można na czymś, na jakiejś barce, na takim bączku pływającym, wiosłowym przewieźć. No to już prawie kanał panamski. Ale warto było... Cała praktycznie żegluga rosyjska, radziecka, nie bójmy się tak powiedzieć, tak. Jest, prawda, zablokowana, a Putin co najwyżej siedzi, prawda, i robi nomen omen w porty. Czyli na naszych oczach tworzy się historia. Oj tak, i to jak się tworzy nowa historia. A do nowej historii, ojcze Andrzeju, potrzebne są nowe podręczniki, prawda? Dobre nowe podręczniki, bo tą historię piszemy od nowa przecież. Nową historię piszemy i nową tradycję. To prawdziwy hit. Może to troszkę spóźniony news, no ale byliśmy na urlopie. Dopiero teraz mieliśmy okazję przekonać się, jak wspaniałym dziełem jest podręcznik do hit. Czapki z głów. A opozycja? Opozycja tylko piluje. Nie zdejmuje czapek z głów. Nie klęka przed krzyżem, przed świętością. Pluje jadem, kłamie. Kłamie. Przede wszystkim. Łże, oczywiście, tak? Kim są, mówią nieprawdę, kim są krytycy tego wspaniałego podręcznika? Kto to jest, ojcze Andrzeju? Kto to jest? Biedroń, Tusk, Nowicka, no kto to jest? Prawda tak, No, za grosz nie mają szacunku
do nas, te persony. Nic. Nie tylko do nas, ale też do tych dzieci, na których im tak rzekomo zależy. Oni je zmuszają do strajku. Dzieci strajkują w całej Polsce, że niby podręcznik się nie podoba. Chcieli niby jakiś taki strajk dzieci, jakby niby we wrześniu zrobić, ale we wrześniu im wyszło. Pomyliły im się miejscowości z miesiącami. Co w tym złego, że tam jest napisana sama prawda, tak? Ta prawda ich tak boli. Tak. Boli ich to, że mówimy otwarcie, że feminizm to jest praktycznie nazizm. No co to kłamstwo jest? Przemówimy, że Unia lansuje ateizm, wykolejenia. Tam jakieś murzyny. Jacyś murzyni w Stanach psują świat. Przecież normalne jest. Ja nie wiem, dlaczego oni nie są w stanie przyjąć tych rzeczy. Nie są w stanie przyjąć, że bez kościoła to jest wyłącznie upadek moralny. Po prostu zgnilizna. Ale nie ma państwa bez kościoła katolickiego. To nie są państwa. To nie są państwa, to nie są miasta, to nie są nawet państwa miasta. To są jakieś fabryki. Fabryki do uprawiania ludzi. No taka manufaktura dewiantów po prostu, tak? I każdy, kto z nią walczy, jest uważany przez opozycję za wroga tak naprawdę. Kto stoi za podręcznikiem, prawda? Za podręcznikiem stoi minister Czarnek. Tak. Wybitna światła postać. No przecież niesamowity człowiek. Wystarczy popatrzeć, już nie trzeba zadawać żadnych pytań. Tak, już samą ogładą, jedna serca. Minister jak z obrazka. Zresztą w zaprzyjaźnionym naszym radiu tu pozdrawiamy ojca Tadeusza. Przecież ojciec Tadeusz wyraźnie już mówił, nie raz, nie dwa, w plenerze, w zamkniętych pomieszczeniach, w radio, w telewizji, no już ile iloma kanałami można mówić, jakim dobrym ministrem jest minister Czarnek. No a skoro chwali ojciec Tadeusz, no to naprawdę, ojciec Tadeusz przecież jest herosem, jest bohaterem, jest legendarną postacią podziemia, które obserwujemy dziś nawet jeszcze. Budował Polskę, zakładał szkoły, uniwersytety, szpitale, mosty, pompy, zakłady mięsne. Zabił Hydrę tą lejdejską, oczyścił stajnię Augiasza, przyniósł ludziom ogień. Ojciec Tadeusz, jak Prometeusz. Opozycja nienawidzi autorytetów. Nie znosi. Nienawidzi prawdy. Brzydzi się, wstydzi. Już nie wiem, jakie tam uczucia są w tych małych, niewiernych serduszkach. Ale ojcze Andrzeju, ludzi trzeba edukować, tak? Trzeba ludzi edukować, bo ludzie nie wiedzą. Mój znajomy ksiądz ostatnio wrócił z pielgrzymki i mówi, jest zdruzgotany. On leży i nie może dojść do siebie. Pomoc wielu spowiedników naraz była potrzebna. To on przyjechał, jest rozdygotany, mówi, że ludzie nawet nie wiedzą, jak z toalety się korzysta dzisiaj. A jeżeli chodzi o korzystanie z toalety, na pewien sposób kapłan jest pierwszy przed staruszką. Idzie z nami ksiądz, idzie z nami Chrystus. A jeżeli nie jesteście gotowi księdza uszanować na sposób chrystusowy, to nie macie po prostu do niego tytułu i prawa. No i ojcze Andrzeju, ja naprawdę głęboko wierzę, że gdyby ten podręcznik był ogólnodostępny, to takich dylematów by w ogóle nie było. Rzeczywiście, gdyby był dostępny w takiej toalecie, to można byłoby go użyć. Zgodnie z przeznaczeniem. I jakością. No ale są takie miejsca, ojcze Andrzeju, do których król piechotą nie pójdzie. Albo królowa, na przykład na swój własny pogrzeb. Zmarła nam była królowa Elżbieta II, królowa anglikańskiego kościoła. Taki trochę tam taka narośl na zdrowej tkance wiary. No ale to z drugiej strony też nam doskonale pokazuje, że królowa jest tylko jedna. No ale chyba nie doda. Nie. Chodzi oczywiście o mamę naszego pana. Ja troszkę myślę, że ta królowa to tak chyba troszeczkę szybciej odeszła właśnie po to, żeby pokazać nasze miejsce wszędzie, tak? No, skoro Biden siedzi, prezydent Stanów Zjednoczonych siedzi za Andrzejem Dudą, no to proszę państwa, to wyraźnie sygnalizuje, tak, że Polska i polskość jest jednak no, w tym lepszym rzędzie, który jest, jakby nie było, no, bliżej trumny. Etykieta dworska nakazuje posadzić najważniejsze osoby jak najbliżej trumny. I kogoż my widzimy? Prezydenta naszego oczywiście. Tam były głosy, że on powinien siedzieć w minus pierwszym rzędzie, czyli trochę tak jakby za trumną, ale wtedy by go nikt nie widział. A tak przynajmniej wystarczyło przed prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zresztą, proszę państwa, w kuluarach i tak wszyscy doskonale wiedzą, że prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej miał siedzieć w pierwszym rzędzie, ale zgodził się łaskawie na to, aby tam zasiadła ta rodzina jednak, bo zresztą ja się nie dziwię, tam bardziej płaczą troszkę, też lepiej siedzieć troszeczkę z tyłu. Nie, oczywiście, zresztą no, prezydent Andrzej Duda jednak widać, że ma tę tradycję rodzinną, on po prostu przewodzi tymi lejcami polityki międzynarodowej. A Putin nawet nie przyjechał, prawda? Bał się. Oczywiście, że się bał, wiadomo, już o mierze już mówiliśmy, to nawet by nie miał którędy, bo tam trzeba zapłacić myto. No i ten kajak usunąć, co tam stoi chyba do dziś, no ale nie przyjechał. No ale tak, wielka polityka, wielkie plany, a tak naprawdę czasami warto też spojrzeć za okno troszeczkę, odetchnąć. Liście spadają z drzew, jesień jest piękna, złota. Polska jesień, troszeczkę chłodniej się robi. No, ja się tam chłodu raczej nie boję. Pieniądze mam, poradzę sobie. Mi będzie ciepło. Wszystkim będzie ciepło, ojcze Andrzeju. Miało nie być węgla, a jest. Kupiliśmy z Ukrainy, więc wszystkim będzie ciepło. Tam na Ukrainie, nawiasem mówiąc, jest taka ciekawa sytuacja, bo o ile mają bardzo, bardzo dużo węgla, to niestety nie mają gdzie nim palić. Ale to myślę, że to jest taka sytuacja, jakby to w biznesie powiedziano, sytuacja typu win-win. No, ze swojej strony to ja Państwu życzę ciepłej jesieni, ciepłej zimy. No a ja dodam tylko, że życzę niskich rachunków za gaz, ogrzewanie, prąd. A gdyby zdarzyło się, żeby było wysokie, to proszę pamiętać, że zawsze na poczcie, czy gdziekolwiek Państwo będziecie opłacać, wystarczy powiedzieć: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Z Panem.